Witam serdecznie. Joanna Małolepsza-Mitko, jestem psychologiem transportu i zapras zapraszam Was serdecznie na kolejny live z cyklu przygotowanie do badania MPU. Badanie MPU, odzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów w Niemczech. A dzisiaj opowiem Wam, chcę Wam przedstawić artykuł. Niemieckiego Stowarzyszenia Psychologów Transportu, czyli DGVP, Deutsche Gesellschaft für Verkehrspsychologie, przeczytałam ten artykuł na temat yy, zaleceń, Ile czasu należy odczekać po spożyciu konopi indyjskich, aby wsiąść za kierownicę i uczestniczyć w ruchu drogowym? Więc, jeżeli ten temat Cię interesuje, zostań z nami tutaj do końca. Zaraz sobie tutaj otworzę, czyli zalecenie. Okresu oczekiwania po spożyciu konopi przed uczestnictwem w ruchu drogowym. I co tutaj mówią na ten temat y, mądre osoby? Ym, zaraz wam powiem, a, kto napisał też ten artykuł. A, to jest pan dr y, Fastenmaier. Możecie sobie też y, sami przeczytać ten artykuł. On jest dostępny w internecie. Bez problemu można do niego dotrzeć. Wystarczy sobie wpisać DGVP. Sztelunknamy, Zeit na cannabis konsum. To są dwie strony. Y, z 16 maja. 2024 roku. Czyli dzisiaj mamy 20, chyba 5 maj. To zobaczcie, to jest tak naprawdę bardzo świeży artykuł sprzed mm, kilku dni. Profesor Dr. Wolfgang Fastenmaier, prezydent DGVP. Ja osobiście tutaj znam pana profesora. On jest moim wykładowcą na studiach podyplomowych, także cieszę się, że taki artykuł napisał wraz z drugim profesorem, doktorem Matthias Gra Grafgroh, czy jak to się czyta tutaj. Um, mm -hmm. Autorem jest jeszcze dypl dyplomowany psycholog Jürgen Brenner Hartmann i... W, e, profesor doktor Frank Muschow. E, czyli tak, cztery, e, tak, czterech autorów tego artykułu. No i o co chodzi w tym artykule? Już będę Wam tłumaczyć. Um, już będę Wam tłumaczyć. Tutaj sobie przygotowałam to tłumaczenie, tak, żeby to w miarę sprawnie wszystko poszło. Dobra, czyli mówimy o zaleceniach, bo wiele osób tutaj, wiele z Was pyta: Pani psycholog, a kiedy mogę wsiąść za kierownicę i bezpiecznie jechać bez żadnych konsekwencji po spożyciu konopi indyjskich? No, mieliśmy takie różne tutaj badania naukowe, tak, i na tej podstawie mogliśmy stwierdzić, ale tutaj profesorowie, Napisali konkretnie na ten temat artykuł i warto po prostu tą wiedzę mieć. Także zaczynamy. Jeżeli masz jakieś pytania na temat legalizacji marihuany, czy na temat jazdy pod wpływem, czy bezpieczeństwa, tutaj czy badania MPU, możesz te, zada te pytania zadawać. Jak będzie wolny czas, to też będę starała się tutaj odpowiadać. Czyli w związku z dyskusjami na temat, bo jak wiecie są dyskusje na temat podniesienia dopuszczalnego stężenia THC we krwi, zgodnie z paragrafem 24 a Strassenverkehrsgesetz no wielokrotnie właśnie też tutaj zadawano to pytanie no i co można zalecić konsumentom w zakresie Okresu oczekiwania, aby bezpiecznie oddzielić konsumpcję od prowadzenia pojazdów. No bo marihuana jest legalna, czyli w określonym czasie, w określonych miejscach, można ją po prostu legalnie spożywać. No, i teraz jak to się ma do tego ruchu drogowego, bo to nie oznacza, że można pod wpływem tej substancji jeździć, bo ona nadal jest substancją psychoaktywną. Tutaj się nic w tym względzie nie zmieniło, czyli nadal ma wpływ na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, a właściwie na brak bezpieczeństwa. No i ze względu na złożoność tego zagadnienia, e, e, która no, nie jest jakby e, porównywalna e, z etanolem, e, z alkoholem, tak, no bo tutaj też były takie e, no, takie porównywania tej marihuany do alkoholu mm, to y, ta odpowiedź po prostu nie jest taka jednoznaczna. No bo jeżeli chodzi o alkohol, no to łatwo obliczyć jesteśmy w stanie obliczyć stężenie alkoholu, ta koncentracja alkoholu we krwi po spożyciu jakiej ilości jakich alkoholi, w, po jakim czasie, powiedzmy w wydychanym powietrzu, y, to stężenie będzie zero. To jesteśmy w stanie obliczyć z dużym prawdopodobieństwem, tak? Wiemy, jak ten alkohol się metabolizuje w czasie, z upływem czasu. Więc jakby to jest trochę inna sprawa, łatwiejsza niż jeżeli chodzi o THC. Dobra, więc lecimy do artykułu. I te poniższe zalecenia muszą uwzględniać jakby również taki niezadowalający stan danych, który pokazuje nam duże różnice też pomiędzy osobami, pomiędzy osobami, które zażywają tą marihuanę. Czyli są duże różnice indywidualne, dlatego trzeba też to uwzględnić. No. I mają one na celu zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z przepisami uczestnictwa w ruchu drogowym i opierają się na dostatecznie wiarygodnych danych z dostępnych badań dotyczących farma, farmakinotyki farm, i farmakodynamiki. Ponieważ wykrywalność THC w surowicy krwi zależy nie tylko. Od ostatniego spożycia i spożytych ilości, ale także od nawyków konsumpcyjnych, konieczne jest rozróżnienie zaleceń dla okazjonalnych i regularnych konsumentów. No właśnie. To jest bardzo ważne zdanie. Przeczytam je jeszcze raz tutaj. Um, czyli to. Czy ktoś będzie miał we krwi wykryte THC, czyli aktywny składnik marihuany w krwi, to nie zależy to tylko od ostatniego spożycia, czyli kiedy ostatni raz się spożywało, i nie tylko ile się spożywało tej marihuany, ale też to zależy od tego, ta ilość THC we krwi. Od Twoich nawyków konsumpcyjnych, od nawyków konsumpcyjnych osób, które spożywają. To znaczy nie tylko kiedy, ile, ale jak często to było konsumowane w przeszłości. Czyli, czy byłeś okazjonalnym, czy byłeś, czy jesteś okazjonalnym, bądź regularnym konsumentem. Zaraz będę o tym więcej mówić, jakie są różnice. Co to jest okazjonalni konsumenci. Kto to w ogóle są? Co to są za osoby, jeśli chodzi o, THC, o spożywanie marihuany. Są to osoby, które sporadycznie spożywają konopie. I robią przerwy po spożyciu. Można założyć, że przed ponownym spożyciem wartość THC spadnie do zera. Co oznacza, że nie ma kumulacji THC w organizmie. Mówimy o w izolowanych sytuacjach konsumpcyjnych, gdy między spożyciem jednego jointa a następnego mija kilka dni. Kilka dni. Czyli konsument okazjonalny to taki, który spożywa po prostu te, te jointy z kilkudniowym, czyli spożycie, kilkudniowa przerwa i kolejne spożycie. A podczas jednego takiego zdarzenia konsumpcyjnego, tak, podczas jednej konsumpcji spożywa, spożywane są umiarkowane ilości. Co to znaczy umiarkowane ilości? Na przykład wieczorem dwa jointy. Na przykład. Okazjonalni konsumenci zazwyczaj osiągają wartość poniżej obecnego limitu, 1 nanogram THC na mililitr surowicy krwi. Po 6 do 7 godzinach, czyli po 6 do 7 godzin, u okazjonalnego konsumenta, czyli konsumuje na przykład wieczorem dwa jointy co kilka dni po 6-7 godzinach zazwyczaj osiąga wartość poniżej 1 nanogram THC na mililitr surowicy krwi. Mhm. Czyli po 6-7 godzinach przeważnie jest poniżej 1 nanogram. Po 3-5 godzin, godzinach te osoby mogą osiągnąć wartość Poniżej 3,5 nanograma na mililitr. 3 do 5 godzin. Zalecamy jednak, aby nawet przy um, podwyższonym limicie okresu oczeki oczekiwania, po, po podwyższonym limicie, um, okres oczekiwania nie był krótszy niż 12 godzin. Czyli zaleca się, żeby nawet przy tej okazjonalnej konsumpcji odczekać minimum 12 godzin, ponieważ zakłócenia bezpieczeństwa jazdy mogą wystąpić nawet przy wartościach poniżej 3,5 nanograma na mililitr. Więc to jest bardzo ważne zdanie, powtórzę je. Przy okazjonalnej konsumpcji, czyli na przykład jeden, dwa jointy co kilka dni a zaleca się tutaj po 3 do 5 godzin, można osiągnąć wartość poniżej 3,5 nanograma na mililitr, ale zaleca się, żeby odczekać minimum 12 godzin od ostatniej konsumpcji, ponieważ te zakłócenia bezpieczeństwa jazdy mogą pojawić się przy tych wartościach poniżej nawet 3,5 nanograma na litr. A jeśli spowoduje się wypadek pod wpływem THC i sąd uzna, Względ taką niezdolność taką względną do prowadzenia pojazdu z powodu działania konopi, można zostać skazanym za przestępstwo nawet przy wartościach poniżej granicy wykroczenia administracyjnego. Czyli kolejna ważna rzecz, dokładne dane w przypadku konopi indyjskich są zasadniczo niemożliwe do określenia, ponieważ stężenie substancji czynnej w surowicy krwi zależy również od okoliczności spożycia. Takich jak jak, jak po prostu gęsto jest tam napakowana ta, ta marihuana, te konopie, czyli jak bardzo zbity jest ten joint. Od temperatury jointa. Od głębokości inhalacji, od indywidualnych i zmiennych czynników dotyczących tego właśnie, jak jest metabolizowany w organizmie. I konsument nie jest w stanie uwzględnić tych zmiennych. Czyli powtarzam, dokładne dane, w przypadku konopi, dane. Dotyczące tego, jaka wartość będzie THC we krwi. Tutaj mówię o konsumpcji okazjonalnej, te dane są zasadniczo niemożliwe do określenia, ponieważ stężenie substancji czynnej w krwi, tego THC, zależy od wielu czynników: od Twojego metabolizmu, jak jest ubity joint, jaką ma temperaturę. Jak głęboko inhalujesz? Można jednak założyć, że okazjonalny konsument 12 godzin po spożyciu jest zasadniczo bezpieczny. Można założyć, że okazjonalny konsument 12 godzin po spożyciu jest zasadniczo bezpieczny. Okazjonalny. Czyli na przykład 1 2 jointy co kilka dni. Jeśli nie jest znana zawartość substancji czynnej, na przykład w przypadku nieznanej substancji o możliwie podwyższonej koncentracji THC, bo czasami nie wiemy jak silna jest te są te konopie, tak? Jak silna jest ta koncentracja THC? W tym, co kupimy, albo jeżeli yy, i albo spożywana jest większa ilość konopi, okres oczekiwania do udziału w ruchu drogowym powinien wynosić co najmniej 24 godziny. No, to też jest bardzo ważne czyli jeżeli się spożywa więcej tych jointów na raz na przykład niż jeden czy dwa, albo mamy marihuanę niewiadomego pochodzenia, nie wiemy jak silne są te, te, to stężenie tej substancji czynnej, jak duża jest ta zawartość, to okres oczekiwania do udziału w ruchu drogowym powinien wynosić co najmniej 24 godziny. W przypadku spożycia doustnego na przykład poprzez jedzenie wyrobów z konopi czyli są różne ciasteczka, różne inne rzeczy, okres oczekiwania do udziału w ruchu drogowym powinien wynosić co najmniej 24 godziny. Hmm. W przypadku spożycia doustnego, na przykład poprzez jedzenie wyrobów z konopi, czas działania i okno wykrywalności są znacznie wydłużone, a dokładne dane dotyczące tych okresów nie mogą być podane po prostu nie można tego określić nie ma na to badań naukowych. Czyli wszystko to, co bierzemy do ustnie. Co zawiera THC, to okres oczekiwania do udziału w ruchu drogowym powinien wynosić co najmniej 24 godziny, czyli co najmniej 24 godziny należy odczekać, aby wsiąść za kierownicę czy tam inny pojazd mechaniczny. W przypadku regularnego spożycia. Może dojść, tutaj mówimy teraz o regularnym, tak? Bo wcześniej mówiliśmy cały czas o okazjonalnym spożyciu e, tej marihuany czy konopi indyjskich. W przypadku regu regularnego spożycia, Czyli tutaj trzeba odróżnić okazjonalne od regularnego spożycia. Może dojść do magazynowania THC i jego ponownego wchłaniania do krwi, co znacznie wydłuża czas wykrywalności. Regularne spożycie w kontekście tych rozważań oznacza, że punkty spożycia nie mogą już być uznane za pojedyncze przypadki. Czyli kiedy konopie są spożywane przez kilka dni w tygodniu. Przez kilka dni w tygodniu bez wystarczająco długich przerw. Ale jeszcze nie codziennie. Czyli, mm, na czyli regularna konsumpcja kilka dni w tygodniu, na przykład pięć dni w tygodniu. I nie ma wystarczających przerw pomiędzy. Tymi sytuacjami konsumpcyjnymi. W przypadku właśnie hmm, poczekajcie. Czyli. Um, Ponieważ nie można ustalić takiej pewnej relacji między dawką a stężeniem THC, bo to, to, to często pytacie: Dawka a stężenie THC, czyli się pytacie na przykład, po zapaleniu jednego czy dwóch jointów, jakie będę mieć stężenie THC? Kiedy mogę jechać? No właśnie to teraz o tym cały czas mówimy. Um, I w, w sytuacji regularnej konsumpcji, czyli kilka razy w tygodniu to znaczy. To nie jest. To nie znaczy, że codziennie. Tylko że to znaczy, że nie ma takich dłuższych przerw pomiędzy sytuacjami konsumpcji. E, no. I wtedy nie można ustalić tej relacji. Czyli ile? Na przykład, jak wypaliłem dwa jointy, to jakie mam stężenie THC, i nie można dokładnie też określić od jakiej częstotliwości spożycia w danym przypadku dochodzi do kumulacji, ani jak długo THC będzie wykrywalne w krwi w tych przypadkach. Przy ograniczeniu spożycia do umiarkowanych ilości, zazwyczaj po 3 do 5 dniach nie ma ryzyka wykrycia zawartości powyżej 3,5 nanogramy na mililitr. Po 3 do 5 dniach. Przy ograniczeniu spożycia do umiarkowanych ilości, słuchajcie. Zazwyczaj po 3 do 5 dniach nie ma ryzyka wykrycia Wartości THC powyżej 3,5 nanogramy na mililitr krwi. Obszar przejściowy między okazjonalnym a regularnym spożyciem nie może obecnie zostać jednoznacznie określony. Brakuje badań naukowych, które by mówiły, jaki jest wpływ powtarzanego spożycia. Na przykład przez dwa kolejne dni, na przykład spożycie weekendowe na czas wykrywalności. Czyli jeżeli macie weekend palący, palicie w weekend marihuanę, na przykład piątek, sobota, albo piątek, sobota, niedziela, albo sobota niedziela, to jest to trudne do określenia. <laughs> mhm. W przypadku codziennej konsumpcji lub, bo to też są takie sytuacje, kiedy codziennie lub kilka razy dziennie spożywana jest duża ilość Pytanie, co to znaczy duża ilość, nie? Tej, tej marihuany. Udział w ruchu drogowym jest zasadniczo wykluczony i powinien być rozważany dopiero... Po dłuższej abstynencji trwającej kilka tygodni. No, czyli powtórzę na koniec jeszcze jedno zdanie ważne. W przypadku codziennego lub e, wielokrotnego codziennego spożycia dużych ilości, Czyli codziennie spożywacie marihuanę albo kilka razy dziennie w dużych ilościach, udział w ruchu drogowym jest zasadniczo wykluczony i powinien być rozważany dopiero po dłuższej abstynencji trwającej kilka tygodni. Dobra. Czyli to tak w skrócie. Dlatego, jak się pytacie, jednym zdaniem: Na przykład jestem kierowcą zawodowym, w weekend chcę sobie zapalić jointa. Czy tam w, no, w weekend chcę sobie zapalić jointa, mam przerwę, tak? Stoję tam powiedzmy jakąś pauzę, nie mogę jechać, chcę sobie zapalić jointa, na przykład w niedzielę. Czy mogę jechać w poniedziałek? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć Państwu na to pytanie, bo jak widzicie, to zależy od wielu czynników, od nie tylko kiedy. I co i ile, ile zapaliliście? Właśnie pytanie pierwsze, no, co było spożywane, bo jak wiemy, doustne spożywanie może się tutaj inaczej skończyć. Jest jakby duż, łatwiej może dłużej być we krwi ta akumulacja tego THC. Więc ważne jest tak, co spożywaliście, w jakiej formie Ile? Kiedy była ostatnia konsumpcja. Um, tak, kiedy? I jak ta konsumpcja wygląda w przeszłości, czyli yy, czy, czy jesteście. Jakimi jesteście konsumentami, czy okazjonalnymi, yy, czy regularnymi. Yy, co to znaczy okazjonalna konsumpcja? To znaczy taka, yy, gdzie jest przynajmniej kilka dni przerwy. Pomiędzy jedną a drugą konsumpcją. Co to jest regularna konsumpcja? Kilka razy w tygodniu, nie musi być codziennie, gdzie nie ma tych dłuższych przerw. Więc, w zależności od tych wszystkich czynników, wtedy można tutaj rozważyć to, jak długo powinno się odczekać, aby bezpiecznie prowadzić pojazd mechaniczny. Um, no, także tutaj ten, ten live będzie zapisany. E, również udostępnię go na, e, na kanale mm, e, na kanale YouTube Małe Lepsze Praxis. Jak ktoś chce, będzie mógł sobie go odtworzyć i sobie sam odpowiedzieć na pytanie. Zapaliłem jointa w weekend, mogę jechać w poniedziałek bezpiecznie. Czy jak będę zatrzymany albo spowoduje wypadek, to czy wykryje mi THC we krwi. E, jakie będą tego konsekwencje, jakie mogą być. E, więc warto to wiedzieć. E, warto to wszystko wiedzieć i mieć te dane. To są dane e, przez naukowców podane. E, jeszcze raz Wam tutaj powiem. Możecie sobie ten artykuł. Samemu też um, dotrzeć do niego. E, już, już Wam mówię. E, Deutsche Gesellschaft für Psychologii. Wpiszecie sobie DGVP, sztelunk name". E, name. Wpiszecie sobie DGVP, sztelunk Sztelung Namet, bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. I tutaj trzech naukowców się wypowiedziało, czterech naukowców się wypowiedziało, profesorów, doktorów z 16 maja 2024. Więc są to dane bardzo świeże. Jeżeli nie masz żadnych pytań, teraz to, to dziękuję Ci bardzo. Jak są jakieś pytania, i przeoczyłam, możesz do nas napisać na WhatsAppie i umówić sobie jakąś bezpłatną konsultację. Pierwsze 30 minut jest dla ciebie za darmo. Możemy ci opowiedzieć o tym, jaka jest Twoja sytuacja, co potrzebujesz, czy jesteś w sytuacji utraty uprawnień, czy nie, czy może miałeś jazdę pod wpływem marihuany. Być może. Można tutaj podziałać w takim kierunku, abyś nie musiał przystępować do badania MPU. Mamy dużo takich sytuacji, które się zakończyły odstąpieniem od badania MPU. 18 tysięcy wniosków jest rozpatrywanych po raz kolejny w niemieckich Wydziałach Komunikacji. W związku z legalizacją marihuany widzimy, że te zarządzenia są już y, anulowane. Um, no, niektóre urzędy niestety tutaj trochę utrudniają i nie mamy jeszcze decyzji, czekamy, um, ale jest już wiele takich pozytywnych spraw. No i mam nadzieję, że nie będzie to prowadziło do tego, że będziecie po prostu, że, że osoby będą nadużywać. Um, tego i łączyć z ruchem drogowym, tak, bo z, z jednej strony jest ta legalizacja, a z drugiej, um, jakby cały czas jest, są konsekwencje w związku z jazdą pod wpływem marihuany. Tak? Jeżeli chodzi o alkohol, łatwiej to wszystko wyliczyć, kiedy można bezpiecznie wsiąść do auta, w sensie w myśl prawa, kiedy mm, nie macie tych konsekwencji. A jeżeli chodzi o THC, to jest to bardzo indywidualna sprawa i nie ma wystarczających badań naukowych na to, żeby dokładnie określić te wartości w krwi po określonej konsumpcji. No, więc bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Jeszcze dobrego weekendu i do zobaczenia.